Wolontariusze The World Games 2017 w niedzielne popołudnie zachęcali mieszkańców do kolorowania specjalnych flag ze szkicami napisów powodzenia we wszystkich językach krajów biorących udział w igrzyskach. Cel akcji jest w sumie prosty. Życzenie powodzenia w tym wszystkim sportowcom ze 118 krajów w 80 różnych językach, żeby przyjechali do Wrocławia i poczuli się lepiej, milej i żeby mieć tą większą siłę na pokonywanie swoich słabości. Pokolorowane banery będą towarzyszyć sportowcom podczas ceremonii otwarcia, która rozpocznie się 20 lipca o godzinie 19 na Stadionie Miejskim. Te wszystkie wielkie kolorowanki pojawią się właśnie na tej ceremonii otwarcia 20 lipca. No i będą celebrowały to wszystko, będą witały właśnie sportowców, więc będą w takim miejscu, że wszyscy je zobaczą. Mieszkańców i turystów odwiedzających wrocławski rynek nie trzeba było długo namawiać do aktywności. Wszyscy chcieli zaprezentować swoje talenty artystyczne i jednocześnie wesprzeć zawodników igrzysk. Co sobie malujemy? Jakieś kółeczka może pomalujemy? Może jakieś paseczki? Na jaki kolor? Powiedz fioletowy, tak? Fajna inicjatywa. Mówię, tak wybraliśmy się z dziećmi, żeby sobie pospacerować troszeczkę po rynku i no, przy okazji mamy możliwość, żeby się wykazać artystycznie. Każde dobre słowo wpływa na mobilizację zawodnika. Myślę, że to świetna inicjatywa. Dzięki niej Wrocław promuje nie tylko sport, ale na swój sposób także polską kulturę. Sam uprawiałem pływanie i wiem, że gdy jesteś sportowcem i dostajesz wsparcie od ludzi, starasz się bardziej i chcesz dać z siebie więcej. Przypomnijmy, że w programie ceremonii otwarcia jest defilada sportowców ze 112 krajów. Do stolicy Dolnego Śląska łącznie przyjedzie blisko 3,5 tysiąca zawodników. Z pewnością każda forma wsparcia kibiców, zwłaszcza w ich rodzimym języku, sprawi, że poczują się we Wrocławiu lepiej. Dla Echo24 Joachim Tomczyk.